Gaz zmierzy się z Marcem, chodźcie chłopaki. Raz. A oni obaj zmierzą się z Juliuszem Wernem i z Błażejem Krajewskim na featuringu. O, Gilles Verne, świetnie. Dobra. Oui, zapraszam, chodźcie. Błażej, nie wybiera im lepszych, trudno im dawać. Co ty? Dobrze, zacznijmy od papier, nożyce, kamień. Gilles Verne, 128 punchline'ów dookoła świata. Jeszcze nie puściłem czasu, Kaziu, nie szpanuj. 3, 4. Poczekajcie, momencik. Nie, to ja mówię 3, 4. Dobrze. 3, 4. No dobrze, no to mamy to. Marze zacznie. Kto już pierwszy? Ktoś pierwszy, nie! Cóż. A, przepraszam. Już czytam, dwa razy przeczytam, bo tak, żeby... Żebyś zapamiętał. Zrozumiałe, tak. Nagle z obu stron salonu padło światło poprzez dwa podłużne otwory. Jasno oświetlona elektrycznym światłem ukazała się płynna masa. Dwie kryształowe płyty oddzielały nas od morza. To jeszcze raz, początek. Nagle z obu stron salonu padło światło poprzez dwa podłużne otwory. Jasno oświetlona elektrycznym światłem ukazała się płynna masa. Dwie kryształowe płyty oddzielały nas od morza. Nie, zajebista książka to jest, tak. Dobra, dosyć tej zamuły. Płyniemy z tym, Wrocław! Zaczyna marzec! Marzec! Jedziesz! Minuta jest twoja, ziom! Yo. Twoja dupa lubi luksus, w parczach ziomy, więc ją wziąłem, kurwa, na salony. I dobra, tak, jadę tutaj, tak, w panczach z rapsem, kurwa, z kolegą ją jebałem na kanapkę. I dobra, yo, sobie wpadam na tę pętę, wiadomo, że tak przepieprzę sobie, napierdalam tutaj z dźwiękiem. Yo, jadę tutaj, wiesz, chłopie, podwórzne utwory z nią zamieniłem na głębokie. I dobra, yo, sobie wpadam i tak se składam, odpowiadam, wiadomo, że tutaj mordo braga, mówisz, może, jadę tutaj, tak, chujki, może, ja w jego dupę się wpierdalam od bakburty. I dobra, to jest punchline, bo kiedy sobie wbijam, to weź to mordo sprawdzaj. Kurwa, mówisz, może, ty jebany potworze, tak to złożę, ty dzisiaj ze mną wygrać nie możesz. I dobra, yo, jarę tutaj, ziomiek minisz, ja dzisiaj na ścianie mam dwie złote płyty, ale dobra, yo, pięknie tak zwątpić, ty masz złote płyty, kurwa, jak lejesz na chodnik. To był marzec! Zróbcie hałas dla Marco! No dobrze. To był marzec. Czas na cytat do storytellingu dla Kaza. To ma być storytelling, tak? Bo to ma być storytelling, ziom. O, dobrze. Łatwo się domyślić, masz nudziarza z książką. Taki storytelling, wiesz. Okej, dobrze. No słuchaj, inspiracji. Opuściliśmy wreszcie wybrzeże wyspy około 5 po południu, obładowani skarbami. Jeszcze raz. Opuściliśmy wreszcie wybrzeże wyspy około 5 po południu, obładowani skarbami. Dobrze. Jedna minuta! DJ wow. Lazy One na dekach! Wow. Kontrowersy Wrocław! Dobrze! Kaa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 a
nawinąłeś gówno, poziom na spory dzieli. To może wreszcie mordeczko nawinę storytelling. Dwie role, jeden to rola łaka. Dzień dobry, mamy tutaj skrzynię u Marlaka. Miałeś nawijać zajebiście, ale opuściłeś rapową wyspę. Teraz mordo cię o piątej wyczyszczę. Ja spierdalam, bo Kazek jest mistrzem. To jest spoko, ziomek to ogarnę. A twoja Barbie mówiła do mnie skarbie. I to spoko, stary, masz to wymów. Pilują rucho z piratami z Karaibów. I to spoko, jadę te opowieści. A ty to dziwne bajki o dziwnej treści. I ty lubisz mordeczko pić spermę. A ja jestem klasykiem, Silverne. I kiedy sobie wchodzę dziś, to jest tak w gadce. I ty to nawijasz, ale to jest tak rzadkie. Pytają do mnie, czy wbił kas na tratwę. Ale rozpierdolił Marca, to jest tak łatwe. I to prosto, jadę sobie dziś, to storytelling. Dla mnie stary to jest przyszłość. Koniec, wiesz co? Kaziu, koniec. Miałem walczyć z dobrym ziomkiem, ale konkret, zawinąłem z wyspy o piątej. Koniec! To był kas. Rozpoczynamy rundę bez tematu. Marzec jako pierwszy. Jedziesz, ziom! Trotkier dla nas jakiś cyrk, kurwa, łaczku. To jak trzeci wymiar opowieści z Doliny Klaunów. I wiesz, o co chodzi? Jadę w chuj do pizdę. Wiadomo, wylądowałeś na bezludnej wyspie. Nie była bezludna, jadę rap. A jak zobaczyli jak jebie, to kurwa spierdolili w pław. I dobra, jo, wiesz, o co chodzi, kurwa, strasznie. Ty przyspieszasz, kurwa, może popływaj se kraulem. I dobra, jak sobie tu wpadam, wiadomo,
że mordo taki freestyle odpowiada. I wiesz co, jarę tutaj w panczach, to stylach braka odbijam, wpadł na wyspę i mu palma odbiła. I dobra, jadę tutaj, ziomie to znosić palma, jego panna chwyta moje kokosy. I dobra, tak, jarę tutaj, ziomku z beko chwyta moje kokosy, wiadomo, kurwa, w środku mleko. I dobra, jo, jarę sobie braka, wiadomo, że gdy wchodzę, to ci to odpowiada. Co tak skaczesz z miejsca na miejsce, jadę piękny zwrot i tak skaczesz, mojego poziomu nie przeskoczysz. Dobra, to jest punchline, wiadomo, że kiedy wchodzę, mordo sprawdzaj. To jest ziom, dobre wciąż, jak skaczę przez jego pannę, to to jest kurwa skok przez płot. Koniec! Wow. Ostatnie wejście, Kaziu. Kos! DJ Lazy One! Jedziesz, yo, yo. Nie odbija mi palma, ja rzucam skosy. Ja tu dzisiaj tylko zgarniam kokosy. A propos koko, ty masz fanty, jesteś jak baton, dostajesz banty. I to proste, jadę sobie wesak, moja gadka cię mordo rozpieprza. Wyglądasz jak osyt w 2.16 z ryja. Tylko on miał skilla! I tak stary jadę, a na bitach sobie mordo mam gromadę. Na bezludną wyspę, propsy z akcji, zabrał jedną książkę, 110 technik masturbacji. To jest wariat, nawet palma cię nie ogarnia. To jest spoko, ja se tutaj wbijam okos i se nawijam spoko i kurwa zbijam kokos. Teraz gaz sobie spoko lata, trzy palce w twoją pannę, rzuciłem kokonata. I to tak sobie jadę, a na bitach mordose zawsze mam brygadę. Kiedy sobie jadę, to jak mam cię słuchać, chcę iść na szlugi. 100 mil kurwa chujowej żeglugi. Koniec! To jest spoko, ja znam cię akurat. Koniec! Wyjdziesz tu z lalką, to słaba lektura. Koniec! Wow! No dobra. No więc drodzy żeglarze, marynarze i pływacy świata, czy waszym zdaniem lepszy w tej walce i lepiej popłynął Marzec? Czy może Kaz? No dobra, to wiemy co na to publika, zobaczmy co na to jury. Uwaga! 3, 4, Kaz!